Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Włodzisław Duch. Fizyk, kognitywista, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, w repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pana macierzystej uczelni, można znaleźć ponad 20 publikacji pańskiego autorstwa, tudzież takich, których jest pan współautorem, które właśnie w otwartym modelu są udostępniane. Jednak w przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nie ma regulacji, która zobowiązywałaby badaczy tej jednostki naukowej do tego, żeby deponowali swoje publikacje właśnie w repozytorium instytucjonalnym. I chciałem na początek zapytać, dlaczego zdecydował się pan jednak skorzystać z tej możliwości? No, nie ma regulacji, ale jest zachęta ze strony władz rektorskich, żeby tak robić. Ja myślę, że ta regulacja się wkrótce pojawi również. Ja to robię od bardzo dawna. Znaczy, tak naprawdę pierwszy kontakt taki zagraniczny, dzięki któremu udało nam się napisać wspólnie pracę z kolegą z Kopenhagi, to miałem w roku 1986, więc w czasach zupełnie zamierzchłych. No i od tego czasu doceniłem możliwości, jakie stwarza nam łączność internetowa, jak i możliwości, jakie stwarza nam właśnie wystawianie prac z punktu widzenia ich dostępności, no, pewnej reklamy również w środowisku. I założyliśmy pierwszy serwer www już w roku 93, dlatego że prowadziłem duży projekt europejski i trzeba było rozpowszechniać informacje. I to rozpowszechnianie informacji już wtedy no, było najłatwiej zrobić za pomocą stron internetowych. Więc od tego czasu w zasadzie założyłem sobie konto i sam prywatnie wystawiałem, co mogłem. To znaczy wczesne wersje prac takie, które nie są jeszcze objęte prawami autorskimi, wszelkiego rodzaju notatki, również prezentacje z różnych referatów i to się okazało bardzo korzystne, dlatego że dzięki temu mnóstwo ludzi się ze mną kontaktuje, pytając o różne rzeczy, ale często proponując współpracę. Wiele projektów europejskich, do których nas zaproszono, no to właśnie dlatego, że ktoś zauważył te publikacje, prawda? Pracowałem przez przynajmniej 20 lat głównie w informatyce i tam jest tak, że wiele publikacji to się robi na konferencjach. One nie są tak łatwo dostępne, prawda, jak te w czasopismach. Zresztą w czasopismach też nie zawsze są łatwo dostępne, więc jeśli chcemy, żeby nasza praca była rzeczywiście czytana, a nie wyglądała ładnie na półce, bośmy napisali piękną książkę, no to zależy nam na tym, żeby ją maksymalnie szeroko udostępniać. No i właśnie otwarty dostęp do treści naukowych na tym powinien polegać, że będziemy reklamować tą swoją pracę i będziemy no, mieć nadzieję, że ktoś chce ją przeczytać, że nie pisze tylko na półkę. Czyli można powiedzieć, myślę śmiało, że jest pan jednym z pionierów otwartego dostępu w Polsce. Swego czasu rzeczywiście większość ruchu internetowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to była moja strona. Teraz to się zmieniło oczywiście, bo wszyscy mają strony, czy bardzo dużo osób, ale rzeczywiście w latach 90., jeszcze w połowie lat 90. mało kto się tym posługiwał. Chciałbym teraz przejść do kwestii związanych bardziej z polityką ministerstwa w odniesieniu właśnie do otwartego dostępu. Przypomnę, że w październiku 2012 roku ówczesna pani minister Barbara Kudrycka mówiła, że chciałaby bardzo, aby na przełomie 2015 i 2016 roku 60% badań finansowanych ze środków publicznych było dostępnych właśnie w modelu otwartym. Przypomnę też, że w lipcu ubiegłego roku Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Prezydium Polskiej Akademii Nauk niejako środowiskowo wsparło te idee otwartości, wydając oficjalne stanowisko, w którym otwarty dostęp został znany, tak, za słuszne rozwiązanie, które wymaga jednak bardziej szczegółowych właśnie regulacji zarówno na poziomie polityki, jak i pewnych rozstrzygnięć dotyczących standardów i infrastruktury. No i teraz mamy sierpień 2014 roku. Chciałem zapytać, jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby w Polsce te odpowiednie regulacje jednak się pojawiły? I drugie pytanie. Czy pan minister uważa, że jest szansa na spełnienie tych deklaracji sprzed 2 lat?
To nie jest sprawa łatwa rzeczywiście, przynajmniej trudniejsza niż nam się początkowo wydawało. Znaczy, ja jestem w ministerstwie stosunkowo krótko, bo dopiero od kwietnia, ale kiedy tylko przyszedłem, zacząłem zaraz patrzeć na to, co się dzieje z tymi deklaracjami i z otwartym dostępem. I no, robiliśmy pierwszy krok, jakim jest upowszechnienie pewnego dokumentu właśnie, który proponuje pewną ścieżkę wdrożenia tych idei już konkretnie z harmonogramem. On został rozesłany do konsultacji społecznych, no i zrobimy we wrześniu konferencję, na której podsumujemy uwagi, które są z tym związane. Na pewno będzie sporo uwag krytycznych, część rzeczy będzie może trudna do realizacji, ale liczymy na to, że uda nam się ten harmonogram jednakże zatwierdzić i następnie będziemy go konsekwentnie realizować. Czy można by zmusić na przykład grantobiorców, tych, którzy wygrali granty, żeby zrobili taki krok i żeby wszystko było w dostępie otwartym? To wszystko jest kwestia kosztów, dlatego że jednak, jak wiemy, no właśnie są różne formy dostępu otwartego. Repozytoria trzymają sobie wstępne wersje publikacji zwykle, które nie są objęte prawami autorskimi i tutaj nie ma większego problemu, ale repozytoria to nie jest materiał w pełni zweryfikowany, prawda? W nauce jednak zależy nam na tym, żeby była pewna jakość i tą jakość gwarantują czasopisma, które mogą działać zarówno w modelu zamkniętym, tradycyjne, które leżą w bibliotece, jak i mogą działać w modelu otwartym. Prawda? Teraz te dobre czasopisma działające w modelu otwartym niestety liczą sobie dość dużo za każdą publikację. Myśmy zrobili jeden krok do przodu już, jakim jest w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, która jest powszechnie dostępną drogą do tego, żeby zaglądać do czasopism wszelkiego rodzaju naukowych, takich jak właśnie Nature Publishing, to co Elsevier publikuje, czy Wiley, czy Springer. W niektórych przypadkach, w przypadku na przykład Springera, udało nam się zapewnić sobie w ramach licencji krajowych, których od nich kupimy, możliwość publikacji za darmo polskich autorów w czasopismach, które są otwarte. No to tutaj nie ma problemu, prawda? To moglibyśmy powiedzieć, że każdy powinien publikować w taki sposób, żeby jego wyniki były jak najszerzej dostępne dla społeczeństwa. Natomiast no, w przypadku innych czasopism, takich jak właśnie Nature Publishing czy wielu, które Elsevier publikuje, no niestety koszty ponoszone na publikacje byłyby całkiem spore. Jeśli popatrzeć, jakie są w tej chwili koszty prenumeraty bibliotecznej, no wiele uniwersytetów i jednostek badawczych usiłuje na tym oszczędzać, dlatego że ma dostęp poprzez właśnie wirtualną bibliotekę do mnóstwa publikacji. Nie wszystkich, ale bardzo wielu w każdym razie, prawda? Poprzez licencje, które są krajowe albo konsorcyjne, tam gdzie jest mniejsza grupa zainteresowanych, nie robimy licencji krajowych, tylko bardziej lokalne, prawda? I teraz gdybyśmy wymagali, żeby wszyscy publikowali, trzeba było dołożyć sporo pieniędzy niestety do grantów, które byłyby przeznaczone na koszty publikacji. Tego za bardzo nie możemy zrobić, bo nie mamy dodatkowych środków. Możemy natomiast naciskać poprzez system, jaki mamy oceny jednostek, oceny indywidualnych badaczy, żeby ich praca była jak najszerzej dostępna. I to oczywiście, jeśli ma się rzeczy w otwartym dostępie, szansa na to, że ktoś to zacytuje, jest większa. Jeśli będziemy większą uwagę zwracać na cytowalność tych prac, na ich ogólną dostępność, to mamy pewne miękkie środki nacisku, prawda? Czy uda się nam wygospodarować w nadchodzącym budżecie dostatecznie duże środki, żebyśmy mogli je przeznaczyć na wspieranie publikacji w czasopismach takich właśnie renomowanych otwartego dostępu? No to zobaczymy, jak już skończymy przymiarki do budżetu, prawda? Ja mam inną koncepcję troszkę, która nie jest jeszcze zawarta może w tym dokumencie, któryśmy rozesłali. Mianowicie taką, że my sami powinniśmy tworzyć pewne swoje platformy związane z czasopismami, platformy, które będą też publikować no, książki naukowe, które się pojawiają. I tutaj szczególnie w obszarze nauk społeczno-humanistycznych jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego że no, wiele publikacji takich właśnie historycznych, różnego rodzaju socjologicznych i innych, to są publikacje książkowe, które są wydawane w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Jeśli one są tylko na papierze, no to leżą na półkach kilku bibliotek w Polsce. Mało kto ma szansę do nich zajrzeć. W związku z tym to są w znacznej mierze pieniądze, które
wsiąkają w system, a nie mamy z tego wielkich korzyści w sensie pewnej promocji nauki polskiej, jak i sami autorzy nie są doceniani, bo ich prace są mało dostępne. Więc idea taka, że powinniśmy tworzyć te swoje repozytoria i takich już trochę powstało, po to, żebyśmy mogli książki i publikacje i czasopisma, których w Polsce jest około 2000 czasopism, prawda? Wśród tych 2000 czasopism, no na przykład lista w Wikipedii pokazuje, że jest 121 czasopism historycznych samych, prawda? No jest ogromna liczba tych czasopism, większość z nich nie ma wielkiego wpływu na stan, na postrzeganie stanu naszej nauki. Wiecie Państwo, że co rusz są głosy takie, prawda, bardzo również, prawda, kompetentnych ludzi, którzy piszą, że no, nauka polska słaba jest taka w czwartej setce albo piątej setce i tak dalej. I jeśli się ich zapytać, i to są często profesorowie znanych uniwersytetów, jaki jest pana profesora wkład do tego, żeby w rankingu ta uczelnia była wysoko, to się okazuje, że żaden, dlatego że no tak, no, moje prace są na półkach. W bibliotekach, dobrze schowane. Nikt tego nie potrafi zindeksować, w związku z tym szansa na to, że nasza uczelnia w rankingu pójdzie do góry, no niestety jest zerowa, prawda? Więc najpierw się trzeba uderzyć we własne piersi i powiedzieć, co ja takiego zrobiłem, żeby w tym rankingu dobrze wypaść. No, żeby coś zrobić, trzeba mieć pewną platformę, prawda? Będziemy mieli możliwość z jednej strony repozytoriów, ale repozytoria to jest dobra droga, ale dość, prawda, słabo weryfikuje jakość tego, więc w związku z tym chcielibyśmy mieć czasopisma, no, są takie na świecie, powoli się pojawią też polskie, które będą w stanie zweryfikować jakość tego i które powoli nabiorą renomy. Więc idea platformy czasopism się rozwija, w tej chwili jest kilka takich, powiedzmy, inicjatyw takich. No, największa to jest oczywiście związana z projektem Synat i Centrum Otwartej Nauki, którą Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, czyli ICM, prowadzi w Warszawie, które jest związane z dużym projektem właśnie wspierania tworzenia tego typu repozytoriów i platform. I tam już jest prawie 400 czasopism, które się zgodziły na publikację ich treści. Mamy duże problemy. Niektóre z tych czasopism to są właśnie prywatne i w związku z tym tutaj prawa autorskie i rozstrzyganie tych spraw administracyjno-prawnych będzie trudne, ale jest sporo takich czasopism, które już tam są. Jest kilka uniwersytetów, które mają całkiem spore platformy. No, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma 40 własnych, 46 własnych i około 40 zewnętrznych czasopism w tej chwili. UJ ma kilkadziesiąt czasopism. Polska Akademia Nauk ma kilkadziesiąt czasopism. Instytuty Badawcze i Polska Akademia Nauk stworzyły repozytorium RYCIN, które już ma w tej chwili no, około 40 instytutów, które się wpisały w to, prawda? Więc to jest ruch na masową skalę. Bardzo dużo się skanuje czasopism w tej chwili. Jak słyszałem, Biblioteka Narodowa z 1900, jakie mają polskich czasopism, 1100 już skanuje, prawda? Więc powoli ta informacja znajdzie się w publicznym obiegu. Kiedy się znajdzie, liczymy na to, że da nam to szereg korzyści. Jedna to jest taka, że będziemy w stanie lepiej ocenić jakość tych czasopism i w związku z tym w tym procesie oceny jakości nauki uprawianej przez jednostki będziemy w stanie przyznać im jakieś sensowne współczynniki, jakąś liczbę punktów sensowną, prawda? Która będzie zależeć od tego, jak są często cytowane i jak to jest postrzegane, bo będziemy mogli to wymierzyć, prawda? I to jest jeden obszar, gdzie to nam się przyda, ale przede wszystkim autorzy na tym zyskają, dlatego że ich praca będzie bardziej szerzej dostępna i można liczyć na to, że wówczas pojawią się nowe cytowania i że to pójdzie w dobrym kierunku. No, druga możliwość to jest właśnie taka, że zaczniemy myśleć o nieprzenoszeniu samych czasopism. Tutaj już rozmawiałem z przedstawicielami firmy Elsevier i oni są skłonni te najlepsze nasze czasopisma na otwartych naszych własnych platformach przenieść na platformę Science Direct. Oczywiście nie będzie to za darmo, ale myślę, że tutaj koszty nie będą takie duże i wówczas niektóre z naszych czasopism mogą rzeczywiście pojawić się na poziomie światowym, prawda? Ale druga możliwość to jest taka, że no, od dobrych kilkunastu lat pojawiają się mega czasopisma, takie jak PLOS ONE na przykład, prawda? Jest co najmniej 7 konsorcjów w tej chwili, które coraz większy procent publikacji naukowych obejmują. To znaczy tworzą takie platformy, na których
jednak sposób działania jest zupełnie inny. Nie jest to typowe czasopismo z redakcją, to jest raczej takie czasopismo, które ocenia, czy no, praca ma sens, czy należy ją przyjąć. Natomiast już sama ocena jakości tej pracy jest na podstawie dyskusji, które się toczą, kiedy ona się pojawi na danej platformie, jak i na podstawie jej cytowań, prawda? To zupełnie zmienia sposób oceniania nauki. To nie jest jeszcze może forma u nas bardzo popularna, ale PLOS ONE na przykład w tej chwili jest naprawdę cenioną platformą, która publikuje prace z bardzo różnych dziedzin i publikuje ogromną liczbę prac, a jednak cytowania tam są całkiem wysokie. Więc liczę na to, że również w tym kierunku się da pójść, prawda? Tworzenie własnych platform, umożliwianie właśnie tworzenia takich mega platform w przyszłości, to wszystko wymaga większej dyskusji w środowisku. To jest coś, co rozpoczniemy, mam nadzieję, we wrześniu, kiedy dostaniemy pewne uwagi krytyczne dotyczące naszych propozycji. Ale tu jesteśmy zdecydowani, że no, żeby wzmocnić pozycję naszej nauki, jednakże musimy zrobić ten krok do przodu i mam nadzieję, że w ciągu następnego roku naprawdę się dużo zmieni, że nie będą to tylko zapowiedzi. Panie ministrze, to pozwoliłbym sobie powrócić jeszcze na moment do tego podziału, o którym pan mówił, to znaczy podziału na otwarty dostęp repozytoryjny, że tak powiem, i otwarty dostęp realizowany przez czasopisma otwarte. Mówił pan o platformach, które byłyby rodzajem takiego centrum udostępniania różnych czasopism otwartych, ale chciałem wrócić jeszcze do kwestii właśnie repozytoriów. To znaczy wiadomo, że w skali światowej istnieje przynajmniej kilka repozytoriów, takich jak Archive czy PubMed Central, które jednak mają bardzo wysoką renomę. I teraz w związku z tym, nawiązując do tego, co pan mówił przed chwilą, chciałem zapytać, czy strategia ministerstwa zakłada właśnie równowagę pomiędzy tymi dwiema drogami, czy też jednak któraś z nich będzie uprzywilejowana? No raczej nie będziemy próbować uprzywilejować czegokolwiek, bo archive jest zawsze wstępem też do tego, żeby była pewna dyskusja. Po tej dyskusji pojawiają się właściwe publikacje, które już są zweryfikowane przez właśnie specjalistów, którzy się angażują w takie dyskusje. Więc wyobrażam sobie również, że nasze repozytoria powinny też służyć temu, żeby sprawę przedyskutować, a kiedy się już ją uda przedyskutować, żeby pojawiła się publikacja, choćby ze względu na sposób oceny, jaki w tej chwili mamy. Prawda? Ten sposób ewaluacji wyników naukowych się cały czas troszkę może będzie zmieniał. Natomiast no, sposób oceny w tej chwili jest taki, że jednak przyznajemy odpowiednią liczbę punktów, które są związane z jakością czasopism, których się publikuje. I to by było bardzo nam trudno zmienić, prawda? Mówiąc, no, publikujcie sobie w repozytoriach każdy, kto chce. No, gdzieś ta weryfikacja musi być, żebyśmy wiedzieli, że jest to dobra nauka, a znając geniusz, prawda, kadry naukowej, można sobie wyobrazić, że wygenerowanie odpowiedniej liczby cytowań w repozytorium jest stosunkowo łatwe, prawda? Gorzej, żeby ktoś nas chciał zacytować w publikacji w Nature na przykład, prawda? Że no, tutaj mamy w repozytorium bardzo ciekawy wynik, prawda? To by się naprawdę mogło liczyć, ale no, na to nie liczymy, więc w związku z tym ja bym liczył na to, że repozytorium jest zawsze tym pierwszym krokiem w stronę właściwej publikacji, która jest no, w czasopiśmie. Czasopismo może być tradycyjne, a wtedy się ograniczamy właśnie, jeśli chodzi o liczbę odbiorców, ale może być wirtualne, czy prawda, właśnie w otwartym dostępie i łatwo dostępne. Tak naprawdę w tej chwili poprzez to, że my mamy te licencje krajowe, to mamy otwarty dostęp w pewnym sensie, za który dużo płacimy jako ministerstwo, o czym środowisko nie chce pamiętać, ale płacimy, to jest naprawdę największa pozycja w tej chwili w budżecie, pojedyncza taka, jaką mamy, za to, że każdy może sobie kliknąć i ściągnąć pracę z Nature. Ściągnięcie pracy z Nature kosztuje pojedynczej prawie 50 zł w tej chwili, więc to są poważne pieniądze, które w to wkładamy. Ale jest nadal wiele krajów, które nie mają do tego dostępu. Wczoraj mieliśmy spotkanie na przykład z ministrem Ukrainy i jest nadal delegacja ukraińska, która no, skarży się, że właśnie brakuje im takiego dostępu, bo nie zainwestowali w taką otwartą bibliotekę. Prawda? Dla nich oczywiście otwarty dostęp to jest naprawdę błogosławieństwo, dlatego że mogą wówczas sięgać do każdej publikacji, która się tutaj znajduje. Także nie sądzę, żebyśmy przyjęli jakąś taką politykę, że warto położyć większy nacisk na repozytoria niż czasopisma, ale jedno i drugie się tworzy. Prawda? Zobaczymy na tej konferencji wrześniowej, co uda nam się ze środowiskiem wydyskutować. No właśnie, czy jest pan dobrej myśli, bo chciałem zapytać też o
kwestie odbioru otwartego dostępu w środowisku naukowym w Polsce. To znaczy, z jednej strony są rekomendacje unijne, prawda, które mogą wydawać się takim trochę urzędniczym poszturchiwaniem, prawda, badaczy, którzy gdzieś tam funkcjonują w swoim świecie i niekoniecznie mają ochotę właśnie realizować jakieś pomysły urzędników, ale z drugiej strony no, faktem jest, i myślę, że pan minister jest tego znakomitym przykładem, że jednak właśnie otwarte udostępnianie własnych publikacji łączy się z korzyściami. Nie są to korzyści abstrakcyjne, typu właśnie jakieś tam profity społeczne w bardzo szerokiej skali, gospodarcze czy nawet naukowe, ale łączą się z konkretnymi korzyściami dla badacza, tego jednego konkretnego, który udostępnia swoje prace, ponieważ tak jak pan wspomniał, no, nazwisko badacza, jego dorobek staje się coraz bardziej rozpoznawalny, zwiększa się jego cytowalność, prawda? Jeśli jeszcze zastosować odpowiednie mechanizmy, które by to ułatwiały, to wówczas zupełnie zmienia się ten krajobraz właśnie nauki, zarówno jeśli chodzi o dostęp do publikacji, jak i o możliwość jej ewaluacji. Właśnie chciałem zapytać, czy zdaniem pana ministra polscy naukowcy są świadomi tych korzyści? No, zależy jacy, prawda? Mamy z jednej strony naprawdę część nauki, która nie ma z tym problemu i gdzie już uczeni publikują w tych najlepszych czasopismach, prawda? Które są odpowiednio indeksowane, są w bazach danych powszechnie dostępnych i tutaj akurat ocena tego typu działalności jest stosunkowo łatwa, bo po prostu mamy wymierne wskaźniki, prawda? Natomiast no, jest część środowiska, zwłaszcza związana z naukami humanistyczno-społecznymi, która nie jest może do tego przyzwyczajona, bo zwykle właśnie publikowano wyniki swoich badań w książkach i środowiska były dość zamknięte, hermetyczne. W efekcie nie mamy żadnego pojęcia, czy ktoś to czyta, prawda, co się z tym dzieje. No, stoi na półce, dobrze. Ostatnio byłem naprawdę przerażony, kiedy usłyszałem wypowiedź jednego z naprawdę wybitnych naszych filozofów z jednego z najlepszych uniwersytetów, który powiedział, że jak usłyszał, że książkę mają wydać elektronicznie, to od razu się z tego wycofał ze strachem. Więc nie wiem, czy chodzi o to, żeby ona ładnie wyglądała stojąc na półce, miała ładną oprawkę, czy żeby ktoś to czytał i dyskutował, prawda? Bo jeśli czytał i dyskutował, no to czy ona jest w formie właśnie dostępnej powszechnie, czy stoi sobie na półce, to jest zasadnicza różnica, prawda? Tekstu takiego drukowanego właśnie w formie książkowej, no, aż tak wielu ludzi nie przeczyta. Natomiast no, sam jestem zainteresowany wynikami różnych badań takich socjologicznych, historycznych, do których bym chętnie zajrzał, gdyby nie to, że musiałbym pójść do jakiejś biblioteki, na co nie mam czasu, prawda? Zresztą, jeśli popatrzeć znowu na to, co się dzieje na uniwersytetach czy w instytutach badawczych, no to w bibliotece rzadko się zdarza, żeby jakiś młody badacz siedział i coś czytał, prawda? Czasopism jeszcze trochę jest, natomiast ich używalność coraz bardziej spada, mi się wydaje. Ja sam pamiętam, jak no, starszy profesor nowozelandczyk, który u nas kilkanaście lat pracował w instytucie, zawsze opowiadał, że oczywiście papier, że trzeba do biblioteki. Nigdy go w bibliotece nie można było zastać. Zawsze siedział przed ekranem, czytał z ArchiveX między innymi rzeczy, prawda? Więc ludzie mówią jedno, mówią, jak przywiązani są do tego papieru, a robią drugie, prawda? Czytają rzeczy na ekranie, bo tam im wygodniej, prawda? Ja praktycznie wszystko czytam w swoim tablecie, bo tak akurat mi jest najwygodniej i nie mogę nosić tylu ciekawych rzeczy, które znajduję. No oczywiście mam nadal półki pełne książek, mam nadal półki zawalone kserokopiami na przykład, prawda? Nawet jeśli wiem, że coś stoi za moimi plecami na półce, to ja to znajdę szybciej w internecie. Więc szybkość wyszukiwania informacji również, prawda? Możliwość dotarcia do niej, to jest zasadnicza różnica. I wydaje mi się, że również osoby, które mają duże opory przed tym, no, dostrzegą pewną szansę w tym, że wszystko dąży w kierunku otwartej nauki. Co więcej, no jest jednak w tej chwili kilka idei takich daleko idących właśnie w naukach humanistyczno-społecznych, prawda? Są takie duże projekty europejskie, jak na przykład Dariach, którą właśnie teraz dyskutujemy. To jest stworzenie takiego europejskiego środowiska cyfrowego w dziedzinie sztuki i nauk humanistycznych.
specjalistycznych, ogólnie rzecz biorąc, prawda? Idea jest taka, że no, naprawdę jest tam sporo projektów bardzo interdyscyplinarnych. I tu znowu ludzie się zamykają w swoich takich, prawda, specjalnościach, a chodzi o to, żeby jak najszerzej ze sobą współpracować. I te idee w związku z tym docierania do różnego rodzaju źródeł, ale też tekstów właśnie, no, wideodokumentów, audiodokumentów, różnych rzeczy, które możemy mieć jednakże w formie elektronicznej, a nie bardzo możemy mieć w formie drukowanej, pozwolą bardzo wielu specjalistom współpracującym razem tworzyć zupełnie nową jakość. Więc jest kilka takich pomysłów również, o których grupa na przykład inicjatywna w Polsce napisała nie tak dawno temu w Forum Nauki, jak te europejskie platformy nauk społecznych i humanistycznych, prawda, które mają rzeczywiście na poziomie europejskim integrować całe środowisko w różnych miejscach. My naprawdę mamy się czym chwalić, a nie potrafimy tego zrobić. Nasza kultura jest niewidoczna na zewnątrz, prawda? Ludzie piszą o historii Polski z zewnątrz, dlatego że nasze podręczniki historyczne nie pojawiają się w językach obcych, prawda? Więc w związku z tym szansa na udostępnianie tego szersza, wydaje mi się, jest tutaj kluczem, prawda? Jeśli zaczniemy tworzyć te czasopisma, to one mogą być po polsku, ale przynajmniej abstrakty powinny być w językach kongresowych, najlepiej w angielskim, po to, żeby były odpowiednio indeksowane i po to, żeby ta informacja o tym, że u nas się coś w nauce dzieje, się pojawiła szerzej, prawda? I żeby łatwiej było dotrzeć do tego. Więc kluczem tutaj naprawdę są dobre systemy wyszukiwawcze, prawda? To jest bardzo trudne do organizacji. Jest szereg pomysłów takich, które świetnie się rozwinęły, na przykład jest Rice University, jeden z czołowych uniwersytetów amerykańskich, miał taki projekt, miał swoje własne wydawnictwo. Zamknęli wydawnictwo i zrobili już kilkanaście lat temu projekt, który nazwali Connections. W ramach projektu idea była taka, że ludzie piszą moduły takie, czyli coś takiego jak właśnie jeden wykład, prawda? Wkładają to do takiego repozytorium i potem każdy sobie może z tego złożyć na przykład podręcznik do tego, co naucza. Naprawdę wielki sukces odnieśli i drukują książki na żądanie. Druk na żądanie jest w tej chwili powszechny, prawda? Jest wiele wydawnictw u nas, które uniwersyteckich, które będą nam drukować rzeczy na żądanie, prawda? Więc w związku z tym można rzeczywiście zupełnie zmienić system zarówno tworzenia podręczników, jak i właśnie czasopism czy książek specjalistycznych poprzez tego typu inicjatywy, ale kluczem do tego wszystkiego jest odpowiedni system wyszukiwawczy, który się będzie dobrze skalował, dlatego że łatwo jest zrobić coś, jak jest tam, nie wiem, 100 czy 200, prawda, publikacji w repozytorium, ale jak już się robi tego dziesiątki tysięcy, to wówczas organizacja jest tutaj kluczem do tego, żeby łatwo rzeczy wyszukiwać. No właśnie, otwarty dostęp w takim podstawowym sensie oznacza przede wszystkim zniesienie bariery technicznej i finansowej. Mówiąc wprost, chodzi po prostu o darmowe udostępnianie publikacji w internecie. Ale to jest takie podstawowe rozumienie tej kategorii. Można ją też rozumieć szerzej, jako zniesienie również barier prawnych. O co tutaj chodzi? To znaczy, przede wszystkim rzecz polega na tym, że wówczas, kiedy te bariery prawne zostaną usunięte, możliwe jest nie tylko, że tak powiem, bierne korzystanie z danego materiału, ale również użytkownik dostaje swobodę wykorzystywania go chociażby w taki sposób, że może tekst X włączyć do grupy tekstów, które następnie są chociażby automatycznie właśnie analizowane. To jest, prawda, tak zwany text mining. I może również wykorzystywać je na potrzeby edukacyjne. Jakby nie ma tych ograniczeń, które łączą się właśnie z tradycyjnie rozumianymi prawami autorskimi. Teraz chciałem spytać, czy ministerstwo oba te aspekty, które zwykło się nazywać właśnie otwartym dostępem gratis i otwartym dostępem libre, uważa za równie istotne i czy jest jakby skupione na obu tych obszarach? No, ministerstwo nie może narzucać środowisku, co ma robić troszkę, prawda? Jest tak, że musimy to przedyskutować w szerszym gronie, żeby zobaczyć, na co się ludzie zgadzają. Dlatego, ja uważam, że dobrze jest, że właśnie możemy w oparciu o materiał już istniejący zrobić krok do przodu. Dlatego, że w wielu dziedzinach, kiedy nie było łączności, ludzie powtarzali w koło, robili te same rzeczy, kręciło to się w koło, zamiast posuwać do przodu.
No, idea taka, że będziemy korzystać z materiału, jak to jeszcze powiedział Isaac Newton, prawda? Widziałem wiele, bo stałem na ramionach gigantów. No to właśnie to, może z gigantami nie przesadzajmy, ale jednakże to, że mamy materiał taki, z którego korzystam. Ja sam korzystam z mnóstwa rzeczy, takie jak na przykład zdjęcia, które się znajduje w internecie, które można wykorzystać do swoich publikacji. No jeszcze niedawno naprawdę chciałem sięgnąć do jakiegoś atlasu do mózgu i napisałem do twórców i napisali, no każdy slajd, który chcę pokazywać w prezentacji, będzie mnie kosztował $90 za jeden slajd. No, przepraszam, dziękuję, ja tego nikomu mogę nie pokazać, ja sobie zrobię kopię tego i pokażę slajd. No bo jest to jednak dość przesadne, prawda? To zrobienie jednego wykładu mnie musiało kosztować dziesiątki tysięcy często, bo się tych rysunków dużo robi, prawda? No, a z drugiej strony ten materiał jest dość powszechnie dostępny i on nam naprawdę ułatwia życie. To, że właśnie ludzie wystawiają w tej chwili swoje wideofilmy z prezentacjami, że wystawiają mnóstwo ilustracji, które potworzyli i tak dalej. No, nabudowujemy na tym, co jest, prawda? Dzięki czemu możemy się posuwać do przodu, możemy sprawdzić, co już kto zrobił. No, to jest też takie mieszane błogosławieństwo, że jakbym, bo co mam świetny pomysł, to sprawdzam, że już go ktoś zrobił. Ale kiedyś po prostu bym go wkoło zaczął sam rozwijać i okazało, że gdzieś ktoś właśnie zrobił w końcu, a ja straciłem lata pracy, więc lepiej od razu to wiedzieć i wtedy można zobaczyć, co dalej, prawda? Także wyobrażam sobie, że jedna i druga droga tutaj może być z korzyścią, ale oczywiście udostępnianie wszystkiego no, powoduje, że własność intelektualna no, zaczyna być rzeczą problematyczną, prawda? Trochę się rozmywa, prawda? Ja nie jestem tak bardzo przywiązany do swoich pomysłów, mam je naprawdę wiele, żeby tropić, gdzie one się tam pojawiają. I wielokrotnie mi się zdarzało, że no, właśnie pracowałem na czymś, rzucałem pewne pomysły, coś tam napisałem, potem patrzę, że ludzie robią takie rzeczy, zapomniawszy o tym, skąd się to wzięło. No trudno, no prawda, pracujemy dla dobra publicznego, prawda, niekoniecznie dla tego, żeby tylko mnie przypisywać zasługi z tym związane, ale rozumiem, że to są różne poglądy. Ludzie, którzy robią karierę, oczywiście chcieliby, żeby to, co robią, jak najbardziej było przypisane do no właśnie ich wysiłku twórczego, prawda, więc tu sobie wyobrażam, że jednak ten bardziej ograniczony model, prawda, który no, daje tylko dostęp gratis, ale nie libre, będzie no, też istotny, prawda? I tu każdy twórca powinien określić, na ile on uważa, że to, co zrobił, może być dalej wykorzystywane przez innych. Przy czym właśnie w tym dostępie libre również jest możliwość taka, że no tak, możecie wykorzystać moją pracę, ale proszę zrobić odnośnik odpowiedni, prawda? No, też mamy zyski z tego związane z cytowaniem, prawda? Jest tak, że rzucamy pewne pomysły, kto się w nauce nadal rozwija, ale gdzieś ta nasza praca pionierska, która od której się to zaczęło, się pojawia, prawda? No, w pewnym momencie przestaje się pojawiać, bo już tyle się zrobiło, ludzie nie sięgają do tych źródeł i jest mnóstwo ludzi, które moim zdaniem niesłusznie uważani są za pionierów, po prostu nikt się nie cofnął, prawda, bliżej tutaj. Panie ministrze, można mówić o otwartym dostępie jako o części szerszej inicjatywy, jaką stanowi otwarta nauka. W obszarze otwartej nauki mówi się dziś właśnie nie tylko o otwartym udostępnianiu artykułów, ale także o otwieraniu danych, o otwartym recenzowaniu, czy wręcz o prowadzeniu badań przy tak zwanym otwartym notatniku. Mhm. I o ile jednak otwarte dane są czymś, co jest coraz bardziej obecne w projektach finansowania nauki, na przykład w pilotażu Horyzontu 2020, o tyle te dwa kolejne pomysły, czyli właśnie otwarte recenzowanie i prowadzenie badań przy otwartym notatniku, to jest coś, co nie jest jeszcze praktykowane na taką szeroką skalę. I chciałem zapytać właśnie, jak ocenia Pan szanse powodzenia takich inicjatyw, takich projektów? Myślę, że będzie to długa droga, zanim one rzeczywiście się rozpowszechnią, również z otwartymi danymi. To jest dyskutowane na wielu różnych forach takich, gdzie się te dane zbiera. Otwarte dane są bardzo dobre, jeśli chce się zrobić konkurs. Na przykład ja sam robiłem kilka lat temu taki konkurs dotyczący analizy ruchów gałki ocznej u osób, które no, mają różne zaburzenia, cierpią na różne schorzenia. Dane zostały zebrane przez psychiatrów i udało nam się zrobić całkiem fajny konkurs, prawda, który spowodował, że ludzie analizujący sygnały byli w stanie wyciągnąć jakieś no, ciekawe informacje diagnostyczne z tych danych, prawda? Ale przygotowanie
przygotowanie takich danych, ktokolwiek to robił, wie, że jest bardzo uciążliwe. Jedna z takich innych rzeczy, któreśmy robili z kolegami w Stanach Zjednoczonych, to było przygotowanie wypisów ze szpitala, po to, żeby automatycznie można było robić anotacje i powiedzieć właściwie, co mu tam zrobili i za ile, prawda? I tutaj trzy firmy zrobiły swoje własne anotacje i myśmy z tego zrobili końcową jakąś wersję taką. Nawet takie dane tekstowe, oczyszczanie tego, żeby to się nadawało, to jest bardzo uciążliwe. Dane na przykład dotyczące neuroobrazowania. No bardzo trudno się je udostępnia ze względu na to, że każdy z urządzeń jest bardzo specyficzny, prawda? Trzeba się nauczyć rzeczywiście, że czasem elektroda nie kontaktuje, czasem któryś kanał nie działa. Jest dużo dyskusji na ten temat, że dobrze jest te dane udostępniać, bo ktoś może coś ciekawego z nich znaleźć, inny, prawda? I ta idea dużych danych, które się coraz bardziej rozpowszechniają, na których można uprawiać bardzo ciekawą naukę, no, zaczyna się bardzo dynamicznie rozwijać. Ale właśnie problem z tym, że no, większość badaczy patrzy dość egoistycznie. Mówię, co ja z tego będę miał? Prawda? No, jeśli jestem twórcą pewnych danych, no to często mam dużo cytowań, dlatego że to są całe repozytoria w tej chwili takie do trenowania na przykład różnych algorytmów uczenia maszynowego, prawda? Czyli wystawia się jakieś dane takie, w których jest jakaś informacja, być może o rozróżnieniu dwóch rodzajów chorób, jakiegoś raka takiego czy innego. I teraz ludzie próbują w różny sposób analizować te dane, ktoś wpada na dobry pomysł. Dużo ludzi próbuje, dużo cytowań ludzie dostają, którzy te dane zebrali, prawda? Także są z tego pewne zyski, ale czasami naprawdę jest strasznie dużo pracy, żeby no, te dane odpowiednio przygotować. I w związku z tym sprawa się rozwija dość powoli. Jeśli chodzi na przykład o dane dotyczące elektroencefalografii, no to jest w Warszawie grupa neuroinformatyki, która się takimi rzeczami zajmuje od lat. I tych danych no, trochę jest z konkursów, ale niewiele, naprawdę nie przybywa danych takich. Właśnie ze względu na to, że one są bardzo specyficzne i trzeba wiedzieć, jaka była aparatura i czy rzeczywiście tam nie ma za dużo szumu, na przykład artefaktów, różnych rzeczy takich, prawda? I jeśli chodzi o otwartą naukę szerzej taką, gdzie można robić wspólnie pewne rzeczy, no, jeśli ona jest całkiem otwarta, to no właśnie mogą być z tego też różne problemy. Wielu ludzi nie pokazuje swoich wyników, dopóki ich nie opublikuje, dlatego że jest bardzo duża konkurencja w pewnych obszarach. W innych ta konkurencja jest mniejsza i ludzie chętniej współpracują, ale tam, gdzie jest duża konkurencja, zwłaszcza w tych obszarach, na które teraz składziemy duży nacisk, to znaczy takich bliskich innowacji, bliskich rzeczywiście jakimś wdrożeniom przemysłowym, no to oczywiście przemysł bardzo nie chce, żeby pokazywać, co się dzieje, prawda? No, szalona konkurencja na przykład w badaniach nad lekami, prawda, gdzie wszelkie wyniki są tajne i w zasadzie również te organizacje, które później udzielają zezwoleń na wprowadzanie tych leków, mają problem, żeby dotrzeć do pełnej informacji, bo no, firmy farmaceutyczne się chronią, prawda, przed konkurencją. Także tu widzę mnóstwo problemów związanych z prawami własności intelektualnej, które będzie trudno dość rozwiązać. Ale no, postęp w tym kierunku jest ciągły, prawda? Ludzie właśnie no, w coraz większym stopniu próbują współpracować ze sobą. Ja pamiętam, ja byłem w roku 1994 na zakończeniu takiego wielkiego projektu piątej generacji, czyli takich inteligentnych komputerów, które Japończycy robili. To zakończenie było w Tokio. I konkluzja była taka, że w zasadzie czasy takich dużych projektów, gdzie dużo firm jednak stworzy swój własny instytut, to się powinny skończyć, dlatego że wirtualne, rozproszone grupy badawcze, które będą ze sobą współpracować przy odpowiednich narzędziach, mogą to robić znacznie bardziej efektywnie, prawda? Nie trzeba budować centralnych struktur. Mamy w projektach w ramach współpracy europejskiej w tej chwili pomysły takie, żeby tworzyć wirtualne instytuty badawcze w Polsce również. Kilka może się uda utworzyć. Tu Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest zaangażowana w tego typu projekty. Być może w ramach tego rzeczywiście w zamkniętych grupach będą otwarte notatniki oczywiście, prawda? Ale w grupach raczej zamkniętych. No chyba, że są to badania, gdzie rzeczywiście szukamy współpracowników szerzej i wówczas staramy się je otworzyć maksymalnie. Także wydaje mi się, że po jednej i po drugiej stronie jest pole do działania. Chciałbym jeszcze powrócić do kwestii dotyczącej
zapewnienia e-infrastruktury, to znaczy wdrożenie otwartego dostępu nie sprowadza się jedynie do odpowiednich regulacji, prawda? Konieczna jest też właśnie infrastruktura, która umożliwi efektywne działanie w tym obszarze, realne działanie. Co więcej, należy też sprostać standardom, prawda? Znaczy wdrożyć te standardy. Te standardy winny być zgodne nie tylko na poziomie krajowym, ale również na poziomie europejskim czy wręcz globalnym. Chciałbym zapytać pana ministra, jak pan ocenia stan e-infrastruktury w Polsce dzisiaj? Co jest jeszcze do zrobienia, co już zostało zrobione? Jak to wygląda? No, zostało zrobione naprawdę dość dużo. Jest dużo projektów takich, tylko że właśnie one wymagają w tej chwili koordynacji i do tego właśnie powinno się przyłożyć ministerstwo. Koordynacji ze względu na to, że wiele uczelni tworzy swoje repozytoria, prawda, że te standardy nie zawsze są uzgodnione i będziemy mieli z tym kłopot. To zresztą we wszystkich dużych projektach informatycznych tak się porobiło, prawda? Każdy chciał już mieć, a efekt jest taki, że systemy nie są ze sobą kompatybilne, prawda? Ale budujemy te systemy na większą skalę. Budujemy centralne systemy, takie jak Polon, który zawiera informacje o wszystkich publikacjach, o tym, co się dzieje na uczelniach, jaka jest aparatura. Pojawiają się no, takie właśnie duże repozytoria publicznych danych, które Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie utrzymywać. No, pojawiają się liczne właśnie platformy do repozytoriów, jak i czasopism. Spróbujemy jednakże no, zachęcić twórców tych platform do tego, żeby się trzymać pewnych standardów. No, największym projektem jest oczywiście ten, który ICM koordynował, czyli projekt Synat, w ramach którego liczę na to, że da się naprawdę zrobić wiele na poziomie centralnym i że te wysiłki lokalne będą po prostu integrowane centralnie. I to będzie wymagać rzeczywiście uzgodnień pomiędzy twórcami platform lokalnych i platform centralnych. Ich na szczęście jeszcze nie ma aż tak dużo, ale trochę jest. I teraz jeszcze te europejskie projekty nadchodzą, prawda? I tutaj infrastruktura projektu Dariach, projektów tych SSH, prawda, platform i tak dalej, która się pojawi, które no, są dość nowatorskie, bo funkcje tam się pojawiające są dość nowatorskie. Te związane właśnie ze współpracą, z dostępem nie tylko do indeksowanych i zeskanowanych źródeł, ale z możliwością uprawiania nauki tego, co Google, prawda, zrobił swoją kulturonomikę. Bardzo ciekawe, prawda, mając tyle zeskanowanych już źródeł, można tam śledzić zmiany różne, prawda, popularności używania różnych zwrotów, kiedy się pojawiły, prawda, kiedy był szczyt popularności, jak to się zmieniało. Językoznawcy są tym bardziej zainteresowani, historycy są bardzo zainteresowani. Krótko mówiąc, dostęp taki szeroki do informacji, które się pojawiły dzięki temu, że zeskanowano bardzo dużo książek, właśnie takich starych, szczególnie gdzie nie było praw autorskich już, no spowodował rozwój całkiem nowej dziedziny, którą się nazywa kulturonomiką, prawda? I ja widzę rzeczywiście ogromne możliwości przed humanistyką cyfrową w szczególności, prawda? I już takie początki mamy, no bo właśnie w Instytucie Badań Literackich utworzono takie Centrum Humanistyki Cyfrowej. To jest może dopiero początek, ale myślę, że ten kierunek się bardzo mocno rozpowszechni również, prawda? Także nie tylko repozytoria, ale też możliwości automatycznej analizy powiązań różnego rodzaju, prawda? Również możliwości, które w tej chwili się pojawiają dzięki systemom sztucznej inteligencji, analizy mowy, przetwarzanie mowy na tekst, prawda, który pozwala właśnie indeksować różnego rodzaju słuchawiska radiowe, telewizyjne i tak dalej, ale też właśnie możliwości analizy języka naturalnego, które się pojawiają w ramach na przykład wspieranego przez nas projektu Clarin, który był realizowany na Politechnice Wrocławskiej na dużą skalę. Także takich projektów trochę było i będzie więcej. Będziemy może większą uwagę zwracać na to, żeby one były spójne, dlatego że no właśnie tworzą się w różnych środowiskach różne pomysły, różne projekty, które były realizowane, ale jeśli one mają rzeczywiście no, prowadzić do jakichś istotnych zmian, to one powinny być uspójniane w jakiś sposób i do tego liczę na to, że Centrum Otwartej Nauki będzie tutaj grać wiodącą rolę, prawda, i będzie można zintegrować te liczne projekty lokalne. Panie ministrze, na koniec chciałem zapytać jeszcze o otwarty dostęp w kontekście międzynarodowym, globalnym. Bo nie jest tak, że otwartość, właśnie otwarty dostęp jest specjalnością Europy czy Ameryki.
północnej, ale rzeczywiście w każdym zakątku globu właściwie chyba jest już dzisiaj przynajmniej jedna instytucja, która właśnie wdraża otwarty dostęp. Wiąże się z tym szereg różnych rozwiązań, tak? Różne kraje wprowadzają różne polityki otwartości i przyjęte w nich regulacje w różny sposób odnoszą się chociażby do takich kwestii jak właśnie odgórne wdrażanie konkretnych rozwiązań na szczeblu krajowym. Chociażby inaczej te kwestie reguluje Dania, a inaczej na przykład Argentyna. I chciałem zapytać, czy któreś z rozwiązań zagranicznych wydaje się panu szczególnie godne naśladowania u nas w kraju? Nie, no jest szereg takich projektów europejskich dotyczących otwartego dostępu, prawda? Ten Pasteur 4OA na przykład, projekt taki, to jest projekt, który ma spinać te różne rzeczy. Open Access Policy Alignment Strategies for European Research, prawda? Są różne posunięcie takie europejskie, zobaczymy co z tego będzie. To jest projekt, który dopiero w lutym tego roku się rozpoczął, prawda? I jest wstępnie na 3 lata przewidziany zaledwie. No jest taki projekt, czy organizacja Spark w Europie, która działa na rzecz Open Access. Także jest tutaj, nawet mamy swojego przedstawiciela, to jest akurat zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, czyli pani Bednarek Michalska, bardzo aktywna w tym obszarze otwartej nauki, organizująca różne konferencje. Jest cały szereg takich pomysłów, prawda, jak rzeczywiście uspójnić tą infrastrukturę na szerszą skalę. No, ale tutaj znowu, my jako ministerstwo staramy się racjonalnie rozdzielać środki tam, gdzie wydaje nam się, będzie z tego największy zysk dla nauki polskiej i dla polskiego społeczeństwa ogólnie rzecz biorąc, prawda? Ale my nie jesteśmy wszechwiedzący, tak, żeby powiedzieć, co będzie rzeczą właściwą. To musi zostać wydyskutowane przez środowisko. Środowisko w tym przypadku nie tylko w Polsce, ale ogólnie europejskie w ramach tego typu przedsięwzięć i organizacji. No i liczę na to, że tutaj osiągniemy jakiś konsensus, który pozwoli nam rzeczywiście budować spójne platformy, no bo bez tego rzeczywiście każdy skończy z czymś, co będzie niespójne i będzie bardzo trudno nadal stworzyć takie systemy wyszukiwawcze, żeby sensownie z tym wszystkim sobie poradziły. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Ja również dziękuję.